Te, królik. Co? Pożycz parę groszy. Nie, koteczku, cudów nie ma. Antoś, Mortus, nie mamy ani grosza. Oj, wiem, wiem. Jeżeli idzie o dzisiejszą kolację, czarne mam myśli. Panie Sekałowski, na scenę! Panie Walicki, proszę, na scenę, prędzej, prędzej! Czaruję i wtrącę w ciemne lochy mojego palacu. Cały świat zna potężnego Harabarę i jego czarnoksięską moc. Wrzą wszyscy przed Harabarą. Ojcia! Puść ją! Niemalski, panie Niemalski! Co się stało? Pali się! Jezus Maria! Kurtyna! W dół! W dół! W dół! Kurtyna! Góra! A ty, Antosiu, dlaczego nie jesz? To łódko kurzy, powiadam ci marzenie. Odczep się. Ale fajny spektakl, co? Basiunia grała najlepiej. Nie uważasz, szanowny pan? No owszem, kobiety potrafią grać. Obluda, sądzę, jest im wrodzona. Święte słowa pana autora, święte słowa. Dury nie jesteś. Basieńko, na nas już czas. Nie. Mam genialny pomysł. Znowu? Genialny. Otóż szanowny pan autor i Basia odwiedziecie nas dzisiaj, tak? Tak. Niestety, proszę pana, dzisiaj nie możemy. A ja chcę. No, Basieńko, jeżeli masz taką ochotę, ja niestety dzisiaj nie mogę. To może wobec tego pójdziesz razem z panem, a jutro rano wrócisz do domu. Ja chcę z wujciem i z wujciem. No, powiedziałem już, że dzisiaj nie mogę. Ale myśmy jej przeszło miesiąc nie widzieli, panie poeto. Niestety. No, Basiu? Wyjdź, Basiu, z tym panem. Żegnam państwa. Żegnamy pana. Chudza. Do diabła. Czyżbym był zazdrosny, to jest Markur? Słucham szanownego pana. Ta, głupiś. Panie radco, może pan kupi bukiecik? Nie. To mój kurs, pan redaktor jeździ tylko białym koniem. Proszę siadać. Dzisiaj mogę jechać nawet czarnym. Wio! Pojechał. Zimno, Antosiu. Może by tak fiakra? Przecież nie mam ani grosza. Chodź, Barbara.